Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie pierwsze wrażenie oraz test na żywo moich dwóch nowości z Essence. Jak zapewne wiecie, pamiętacie, ponieważ kilkanaście razy wspominam o maskarze właśnie Get Big Lashes, ale w tym czerwonym opakowaniu, która naprawdę przez wiele miesięcy, przez wiele tygodni gościła na moich rzęsach. Teraz już mam prawie wszystkie rzęsy metodą 2D, 3D mi jakby wypadło, odpadło albo po prostu sama gdzieś tam wydziubałam. I najwyższa pora była na zakupienie jakiegoś nowego tuszu. To są takie świeże dwie rzeczy z Essence. W sumie poszłam dzisiaj, chciałam zobaczyć, czy już jest też u mnie dostępna ta seria jesienna, ponieważ widziałam, że na Instagramie dziewczyny wrzucały właśnie nowości z jesiennej kolekcji. Niestety jej jeszcze nie było, nie chciałam nic z letniej. Ten taki dwukolorowy róż ombre w ogóle mi się nie podobał, ale miałam ochotę na jakieś nowości. Nie chciałam za dużo wydawać, dlatego właśnie wybrałam coś z szafy Essence. I tutaj właśnie mam tusz Get Big Lashes w Volume Boost Mascara. Mascara, gdzie za 12 ml mascary płacimy 2,30 funta oczywiście, także no cena jest prześmieszna. Co jest fajne, że tutaj pisze made in Luxembourg, czyli fajnie, że to nie jest jakieś made in China. 12 ml, jak już Wam wspomniałam, bardzo, bardzo czarny kolor, szczoteczka taka klasyczna, zwężająca się, to ma być maskara nadająca naszym rzęsom super objętość, także jestem bardzo ciekawa, jaki efekt da u mnie na rzęsach. Ja przez pół godziny ten tusz zostawiam otwarty, żebym trochę poddychał, ponieważ ja nie lubię takich bardzo mokrych tuszy, oraz zdecydowałam się na eyeliner w pisaku Extra Long Lasting, 12 miesięcy, 1 ml, made in Germany i jego cena, to było, już Wam mówię, 2,5 funta, także cena też niska. Pamiętajcie, żeby wszelkiego rodzaju kosmetyki właśnie w formie pisaków trzymać zawsze tym pisaczkiem do dołu, żeby cały czas możliwość miał produkt po prostu bycia tutaj w pisaczku. Pisak jest naprawdę bardzo cienki, bardzo precyzyjny, kolor jest bardzo, bardzo czarny. Także jestem ciekawa, jak się u mnie sprawdzi, też dużo nie kosztowało, także na pewno nie będę płakała, jeśli po prostu szybko wyschnie, na pewno dam Wam znać, albo jeśli sami miałyście, to dajcie znać, ile taki pisak Wam wytrzymał. Ja za chwilę się do Was zbliżę i będziemy pierw robić kreskę, a później tuszować rzęsy. Powiem Wam jeszcze, że ja jakieś 2 godziny temu, kiedy kupiłam właśnie ten eyeliner, pomalowałam nim rękę i byłam ciekawa, czy on jest faktycznie taki wytrzymały. Kiedy tarłam go po jakichś 2 minutach, że był bardzo dobrze zastygnięty w miejscu i nie mogłam go ruszyć, ale tylko już idąc pod wodę on się zmył, także na pewno nie jest wodoodporny. Też widziałam, że są wersje właśnie wodoodporne, ale już może bez dłuższego gadania przybliżę się do Was i przechodzimy do testu na żywo. Przychodzę do Was w naprawdę dużym zbliżeniu. Jeśli chodzi o to, co mam na oczach, to mam bazę z Urban Decay, tą oryginalną, oraz 2 cienie z paletki Mua, ponieważ zawsze mam coś na powiekach, nawet jeśli robię kreskę eyelinerem, dlatego będę go testowała pod takim kątem, jakbym go używała na co dzień. Mam nadzieję, że ta ostrość jest dobrze uchwycona. Tutaj Wam pokażę pisak, jak wygląda. Naprawdę bardzo cienki, precyzyjny aplikator. Sprawdzę jeszcze raz ostrość. Już wiem, jakie mam być pozycji i malujemy. Zacznijmy może od prawego oka. Jak to nam pójdzie? Powiem Wam, że wystarczy tak lekko opierać pisak o linię rzęs i bardzo fajnie, szybko możemy sobie tutaj, jak widzicie, tą kreskę malować. Myślę, że poszło całkiem w porządku. Tą kreskę oczywiście możecie sobie pogrubiać, także aplikator naprawdę bardzo, bardzo fajny, tylko taki trochę suchy, tępy bym powiedziała, przy takim uczuciu, jakiego przykładam do oka. Może zrobić sobie jakąś taką małą, chociaż jaskółkę jeszcze. Powiem Wam, że wyszłam z takiej sprawy, jeśli chodzi o robienie kresek, że no aż wstyd. Często mam problem, kiedy robię jaskółkę, z tym, żeby ten szpic był taki naprawdę fajny, ostry.
I myślę, że taki efekt, jaki uzyskałam teraz, jest dla mnie całkiem zadowalający. Nie chcę robić zbyt mocnego tego oka, ponieważ idę dzisiaj do pracy. Gdzieś tutaj zgubiłam zakrętkę. O, już ją mamy z powrotem. Także tutaj możecie zobaczyć, jak się prezentuje kreska. Kolor jest naprawdę bardzo czarny i myślę, że wygląda całkiem przyzwoicie. I teraz pojedziemy z maskarą. Ja zawsze rzęsy podkręcam, dlatego tym razem zrobię to samo. I tutaj zrobimy jedno oko i później ja już poza nagrywaniem zrobię drugie, żeby sprawdzić właśnie, jaki będzie efekt, kiedy oczy będą już zrobione po naszym teście. Szczoteczkę już Wam pokazywałam, jak wygląda. Tuż ma dosyć dziwny zapach, którego wcześniej jeszcze nie spotykałam. Taki bardzo sztuczny i chemiczny, no ale to nie ma pachnieć, to ma działać. I bierzemy się za aplikację. Ja zawsze nakładam tusz takim ruchem zygzakowym, jak widzicie, po to, żeby produkt mógł być precyzyjnie rozłożony na całych rzęsach. Tutaj ta jedna taka super długa rzęsa to jest jeszcze ta z tych metodą 2D-3D, które były doczepiane. O. Jak widzicie, tusz mam już nałożony i powiem Wam, że o ile pisak myślę, że całkiem fajnie się sprawdzi, można nad nim narysować dosyć precyzyjne, fajnie takie zaostrzone kreski, jaskółki, to tusz, jak na pierwsze wrażenie, to tak powiem Wam, że średnio. Nie powiedziałam, że to jest efekt jakiś volume, to nie ma dla mnie żadnej objętości. Jedyne, co tutaj widzę, to zaznaczone, fajnie, lekko podkreślone rzęsy na taki neutralny, dzienny makijaż, które są lekko po prostu minimalnie wydłużone, ale na pewno nie pogrubione. Szczoteczka sama w sobie też nie jest jakaś super rewelacyjna, ponieważ uważam, że nie jest z nią jakoś bardzo łatwo dotrzeć tutaj do wewnętrznych czy do zewnętrznych kącików. Też przykładając ją tak do oka, nie jest ona jakaś ogromna, także jeśli macie małe oczy, to może się u Was też średnio sprawdzi, tym bardziej jeśli na przykład też myślę macie oczy głęboko osadzone. Rzęsy są, rzęsy widać, bardzo fajnie sprawdziła się do podkreślenia dolnych rzęs. Myślę, że to jest taki bardzo pożądany przeze mnie efekt, który ja lubię, jeśli chodzi o górne rzęsy, to może niekoniecznie, ale to jest świeżak. Pierwsze wrażenia to są pierwsze wrażenia, to nie są recenzje, to nie są grube podsumowania jakiegoś produktu, to jest po prostu takie podzielenie się z Wami tym, co myślę o tym produkcie na tą chwilę. Dajcie znać, czy lubicie takie pierwsze wrażenia, czy miałyście ten tusz i co o nim sądzicie, oraz jakie inne tusze z Essence polecacie mi do wypróbowania, ponieważ ich cena jest tak śmieszna, że myślę, że mogę nawet przetestować wszystkie, także czekam na Wasze sugestie, na Wasze propozycje. Proszę o łapki w górę, jeśli się podobało, o komentarze. Zawsze bardzo lubię czytać i chętnie na nie odpowiadam. Ja Wam życzę miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa!